wózek, no jeszcze potrafi coś takiego. Wyobrażasz to sobie? Nie. Nigdy. Szok. Tak, nasze wózki zadziwiają wszystkich, po prostu. Zgadzam się. Cześć wszystkim, kolejne stanowisko, Dziunama. Cześć Sejmer, witam Cię, kurczę, miło Cię widzieć. Nie spodziewałem się dzisiaj Ciebie tutaj, naprawdę. Bardzo mi jest miło, naprawdę, bardzo mi jest bardzo miło. Bardzo miło, miło. Fajnie, że możemy się spotkać na targach w Kielcach. No i tak, porozmawiać i oprowadzić Cię po tej pięknej wystawie, naszej ekspozycji, oczywiście Juname i Tako, nie? Bardzo cieszę się. Zobaczymy, co u Was tutaj... Co nowego? Tak. Słuchaj, u nas same nowości tak naprawdę, wiesz? Cały czas coś robimy, coś pracujemy, czarujemy, powiedziałbym nawet, nie? Widzę. I słuchaj, tutaj na wejściu, zobaczcie jakie fury. To są Mercedesy, to są po prostu Mercedesy. Tutaj mamy nową linię Termo Glittera. Czyli znowu widzimy tą fajną gondolę wykonaną z EPP, która jest bardzo bezpieczna, która jest, ma walory akustyczne, termiczne i dodatkowo jest bardzo lekka. To jest fajne. To wtedy możemy teraz zrobić prezentację tego wózka, może na innym kolorze. Chcielibyśmy przedstawić nową linię wózków Thermoline Tex drugiej generacji i Termo Glitter drugiej generacji. Czyli to u nas Termo. Thermoline Tex drugiej generacji, tak. Oczywiście. I kolejne wózki, które tutaj widzimy, są to Termo Glittery drugiej generacji. Dobra. I znowu, słuchajcie, widzimy coś fajnego. Przede wszystkim jest to nowa odsłona Thermoline'a Texa V2. Co tutaj zmieniliśmy? Oprócz tej pięknej spacerówki kompaktowej, zmieniliśmy również gondolę. Gondola również wykonana jest z EPP. Podstawa. Tak, podstawa. Wykonana jest z EPP, ale ona w tym momencie przeszła przeobrażenie. Zmieniła stylistykę, gdzie widzimy, że ta gondola, porównując sobie do Thermotexa pierwszej generacji, bardziej koło kwadratowa. Tak, była troszeczkę wizualnie większa. Mhm. A my w tym momencie zostawiliśmy te same parametry wewnętrzne, czyli zachowaliśmy komfort dla dziecka, ale wizualnie wszystko wyszczupliliśmy. Zmieniliśmy szycie, prawda? Zamieniliśmy torbę na plecak i znowu powstała taka mieszanka wybuchowa, ale mocno, kurde, zadowoli nawet najbardziej wybranego klienta. Tradycyjny system wypięcia jedną ręką. To już nawet nie muszę o tym mówić, bo to wszyscy wiedzą. Nie musimy się w żaden sposób męczyć, tylko wypinamy sobie tą w ten sposób. Mamy ultra lekką gondolę. Gondola, która waży 3 kg. Mamy lekkość, mamy bezpieczeństwo, mamy termikę i mamy akustykę. To nam daje właśnie EPP. Powiem więcej, ten materiał, z którego zrobiona jest gondola, w latach 80. była używana przez markę Volkswagen do produkcji zderzaków samochodowych. Semir, a teraz zobaczymy, co jest wewnątrz tej gondoli. Pierwszy punkt, będzie dziecko. Czy co będzie? Nie, dziecka tam nie ma, żartowałem. Zobaczymy, co tutaj jest, a tutaj jest... Znowu bardzo dobrze wykonany produkt. Wnętrze jest z dzianiny. Możemy sobie ten element całkowicie wypiąć i możemy ten element sobie wybrać, ale nie bierzemy w pralce, tylko bierzemy ręcznie, żeby po prostu nam się tutaj nic nie wydarzyło, żeby się to wypełnienie nie zbiegło. Najlepiej jest ręcznie, tak. Materacyk, który tutaj widzimy, jest wysokiej jakości. Jest to pianka z pamięcią. Powraca do kształtu pierwotnego i jak wyciągniemy sobie nasze małe. Gondola ma tutaj otwory i kanały wentylacyjne, które wentylują i prowadzą tutaj powietrze wewnątrz, żeby dziecku było komfortowo i nie było ciepło, żeby nam się nie przegrzało. A ja to poprawnie zrozumiem, że teraz tu przycisk jest efektem pamięci. Dokładnie. Bardzo dobrze, że mi przypomniałeś o tym parametrze, bo bym zapomniał, ale mam fachowca, tak? A fachowiec mi pomaga. Więc jeżeli chodzi o system składania wódki, mamy z pamięcią. Wciskamy sobie prawą stronę. Wystarczy przycisk po lewej. H.
Hamulec oczywiście bardzo, bardzo prosta obsługa, jedno kliknięcie i informacja, że wózek jest zatrzymany. Wciskamy drugi raz i w tym momencie mamy informację, że wózek jest gotowy do drogi. Amortyzacja, o którą pytałaś, oczywiście bardzo fajnie pracuje, czyli daje nam komfort. Możemy jeździć po bardzo nierównym terenie, a naszemu dziecku jest idealnie. Idealnie. No i teraz na końcu, co mamy w zestawie? No i w zestawie, słuchajcie, co my mamy w zestawie? No mamy to szczęście, że mamy wszystko. Po prostu mamy wszystko. Czyli ten nasz magiczny plecak kryje wiele niespodzianek, ale nie w tej kieszeni. Tą kieszeń sobie zostawiamy na nasze niespodzianki, czyli my coś tutaj wkładamy, a on otwiera się z tej strony i pokazuje nam co? No cały pakiet ciekawych rzeczy. Kubek. I zobacz, możesz wyciągnąć go z folii i możemy sobie zamontować go na przykład tutaj. O. Tak, tutaj zmieniliśmy lokalizację. Patrz, myk. Flaszka jest? Jest. Przydało się? Tak. Jeżeli jesteś spragniony i chcesz się pić, to się nie bój, bo masz kubek, który ci pomoże w tym. Dalej, mamy moskitierę. Aha. Jak jest upał, latają komary, latają muchy, to my się tego nie boimy. Nie boimy się o nasze dziecko, bo mamy fajną moskitierę, tak? Tak. Petarda. Patrz, jaki magiczny plecak. Zobacz, co w nim jest. Czyli mamy kubek, mamy moskitierę. Znowu zająca jeszcze nie ma. Znowu, jak jest deszcz, no jest słabo, no to mamy folię przeciwdeszczową. A w ogóle tkanina wodoodporna jest i jest odporna na UV, plus 50. Mamy taki szybki przewijak dla dzieciątka. Jesteśmy w markecie, nagle zdarzyła się sytuacja, pędzimy sobie do toalety i natychmiast przewijamy sobie. I co możesz opowiedzieć o tej spacerówce? Semir, słuchaj, nareszcie udało nam się zrobić coś fajnego. Przede wszystkim mamy kompaktową spacerówkę, konstrukcję z rączką teleskopową. Co nam to daje? Daje nam to, że mama bez problemu i z przyjemnością składa i rozkłada ten wózek. A zaraz wam pokażę, jak to się robi. Bardzo prosto, nie? Super. Złożenie, przerzucenie i fantastyczne złożenie. Mamy bardzo super, szybko, brawo. Bardzo szybko złożyliśmy tą spacerówkę. Składa, rozkłada. No i co? Następny myk. Złożyliśmy go teraz przodem do kierunku jazdy. Tak. I zapewne zapytasz, czy można złożyć to tyłem do kierunku jazdy. Oczywiście. Pewnie, że można to zrobić. Robimy to w błyskawiczny sposób. Przerzucamy sobie spacerówkę w ten sposób. Ona nam pięknie klika z jednej i z drugiej strony. I znowu robimy to magicznym sposobem, wciskając sobie pyk i już mamy. Bardzo fajnie. Tylko ciekawe, ile to waży. No i znowu cię zaskoczę. Tak. Bo konstrukcja waży 9 kg, a spacerówka waży 3. Czyli razem mamy 12 kg. 12 kg. 12 kg. Super. Mamy kompaktowy wózek, rączka teleskopowa, łatwo, fajnie, szybko, zwinnie się wszystko rozkłada. Składa. Myślę, że każda mama będzie zadowolona. Zgadzam się. A co to za taki... Co, z czego to? Słuchaj, wnętrze wykonane mamy z dzianiny. Aha. I znowu, dla naszego dzieciątka będzie bardzo, ale to bardzo wygodnie i przyjemnie, prawda? Tą tkaninę stosujemy w wykończeniu gondoli, we wnętrzu gondoli, ale również też w fotelikach samochodowych. Mhm. Mamy to sprawdzone, tak naprawdę wszyscy są bardzo zadowoleni. Bardzo, bardzo zadowoleni. A to można zdejmować do prania? Można sobie oczywiście zdjąć to, tylko nie pierzemy tego sobie. Tak naprawdę możemy sobie to czyścić. Czyścić. Najlepiej robić to w ten sposób, że po prostu mokra gąbka i przecieramy sobie to wodą. Bez problemu sobie to przeczyścimy. I słuchaj, Semir, tutaj cię zaskoczę. Tak. Bo mówiłem ja ci już jestem zaskoczony. Ja ci mówiłem o wielu różnych rzeczach, tak? Ale to takie najciekawsze, aha, takie wow, wizualne, zostawiłem na koniec. Tak. I słuchaj, nowa kolekcja, piękne hafty i ta kolekcja nazywa się Handcraft. Handcraft. Tak. Aha. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. A to co naprawdę. To? A to jest nić, wiesz? Nić. To jest oczywiście wszystko robione ręcznie. To jest taka trudna praca, ale my sobie z tym radzimy. To u was a na robimy fabryce? To dla was. Oczywiście, że tak. Wow. U nas na fabryce mamy takie zdolne osoby, zdolne dziewczyny w pracy, które tak pięknie haftują.
A i jeszcze taka czarna jest. Tak, nie? Tutaj wiesz, tu robimy coś takiego bardzo złotego, a tu już robimy coś stonowanego. Także każdy coś zawsze wybierze, no. Tak, ale ona nie tylko piękna, jeszcze... Praktyczna. Tak. Słuchaj, teraz żeby dotrzeć do naszego dziecka, nie musimy używać zamków. Tutaj nie musimy. Tu jest tak zwana magiczna klapa. Czyli wystarczy, myk, znika. A żeby ją zapiąć, po prostu ją puszczamy. I ona sobie nam pięknie klika. I gdzie u nas to magnezy? Słuchajcie, klikają nam z tej strony, klikają nam z tej strony i klikają nam tutaj. I magnesy, słuchajcie, mamy wszyte w tej listwie, które klikają na ten element gondoli. Proszę bardzo. Aha. O, również piękny plecak. Staramy się, żeby to wszystko ładnie wyglądało, żeby była spójna linia, żeby wszystkie hafty no były ze sobą synchronizowane. Super. Tutaj i tutaj ta sama linia, prawda? Tak. Nie, prawda. No, to jest po prostu prawdziwy zawrót głowy. A ja ci pokażę, co ten wózek jeszcze potrafi. Tak. Chcesz zobaczyć? Tak, zobacz. Oczywiście. Zobaczcie, ten wózek no jeszcze potrafi coś takiego. Wyobrażasz to sobie? Tak, nie. Nigdy. Szok, szok. Tak, nasze wózki zadziwiają wszystkich, po prostu. Zgadzam się. Ja też sam zaskoczony. I Radek też. Tak. Bardzo dziękuję ja ci, ja też serdecznie dziękuję, bardzo było miło. No co? No do zobaczenia. Do zobaczenia, zapraszam cię jutro w takim razie. Dziękuję. Dalszy ciąg zastąpi jutro. Super. Dzięki. Pa. Super. Ciao. Radek, dziękuję bardzo. Bardzo proszę.